Na początku warto powiedzieć o pozycji wyjściowej. Z pewnością wielu z Was siedzi w ten sposób, który teraz właśnie ja siedzę. Jest to sposób niezbyt zdrowy dla Waszego kręgosłupa. Dlatego przed rozpoczęciem tego zestawu chciałbym, żebyśmy poprawili pozycję siedzącą. Jak to zrobić? Mianowicie pupę trzeba troszkę do tyłu, tak żebyśmy mieli plecy proste i chciałbym, żebyśmy podczas tego zestawu ćwiczeń nie mieli opartych pleców o siedlisko. Pierwsze ćwiczenie, jakie będziemy wykonywali, jest to ćwiczenie na szyję. Najpierw wyjaśnię, jak będzie wyglądało ćwiczenie, a następnie wykonamy je wspólnie. Pierwsze ćwiczenie będzie wyglądało w sposób następujący. Będziemy zginać szyję tak, aby broda się dotknęła do klatki piersiowej. Następnie brodą sobie rysujemy po klatce, ucho dotykamy do barku, szerokim łukiem do tyłu, ucho do barku, broda do klatki i kończymy w pozycji, której zaczęliśmy. Zaczynajmy. Trzy w jedną stronę, trzy w drugą stronę. Ucho do barku, do tyłu, ucho do barku, broda, hop, mamy raz. Znowu ucho do barku, teraz tutaj, broda do klatki, dwa. Ważne jest, aby się tą brodę do klatki docisnęli. Następnie ucho do barku, hop, szerokim łukiem, ucho do barku, broda do klatki i mamy trzy w jedną. Teraz trzy w drugą. Hop. Hop. Ucho do barku. Broda do klatki. I raz. Hop. Broda do klatki. Ucho do barku. Dwa. Trzy. Ok. Pierwsze ćwiczenie z nami. Drugie ćwiczenie, jakie będziemy chcieli wykonać, jest to krążenie barkami. Co jest ważne? Ważne jest, abyście mieli proste łokcie i nie wykonywali tego ćwiczenia poprzez zgięcie w łokciu. Jak to będzie wyglądało? Szerokim łukiem w przód i szerokim łukiem w tył. Na początek 6 w przód, potem 6 w tył. Zaczynamy. Najpierw do przodu, mocno do góry. Zobaczcie, że ja nie uginam łokci. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. I to samo do tyłu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Okej. Kolejne ćwiczenie, będzie to w pozycji ręce szeroko, mniej więcej dłonie na wysokości barku, żeby nie były za nisko, za wysoko, w tej pozycji. I teraz będziemy kręcić sobie rękoma, tak aby ruch był wykonywany w łopatkach, a nie tylko w rękach. Czyli ruch ma być w ten sposób wykonany, a nie tylko to. Zaczynajmy, ma być w sumie 16 ruchów. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. Dobra. Teraz zadbamy troszkę o oddech. Kolejne ćwiczenie będzie ćwiczenie oddechowe. Czyli będziemy brali głęboki wdech nosem do brzucha oraz klatki piersiowej i wydech, uwaga, też postaramy się wykonać nosem. Cztery wdechy plus wydechy i jedziemy. Wdech nosem, ręce idą do góry, wysoko do góry. Staramy się jeszcze wyciągnąć ręce jak najwyżej, jakbyśmy chcieli złapać jakiś element i wydech do dołu. Wdech. Staramy się jeszcze złapać mocno coś u góry, wyciągamy, być żarówkę chcieli wykręcić. Wydech. Jeszcze raz.
Okej, mam nadzieję, że troszkę się dotleniliście. Więc teraz wykonamy jeszcze ćwiczenie na klatkę piersiową, żeby troszkę otworzyć klatkę piersiową. I jedziemy w wymachy, czyli będziemy rękoma robić ruchy po przekątnej. W ten sposób, raz tak, łączymy ręce tutaj przed klatką piersiową, raz tak. I w sumie ma być 12 ruchów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ściskajcie łopatki, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Ok, pozycja taka już, którą już się przyjmowaliśmy. Przed ramiona na wysokości barków, czyli ramię nie może być za nisko, za wysoko. I teraz staramy się wykonać ruch, jakbyście chcieli tylko i wyłącznie przed ramieniem, czyli tą częścią ciała, wykonać ruch na zewnątrz, czyli w tę stronę. Staramy się poczuć też troszeczkę łopatki i jedziemy 12 ruchów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, na koniec 3 wdechy, już bez rośnięcia, tylko bez fazy tej wyciągania, tylko i wyłącznie wdech nosem. Wydech też postarajcie się nosem. I jeszcze raz. Okej, dziękuję.